Trzymam w ręku badania przeprowadzone na reprezentatywnej grupie itd. 95% nauczycieli uważa, że są lubiani przez uczniów. 95% uczniów nie lubi swoich nauczycieli. No cóż, szkoła zawsze będzie w jakimś sensie represyjna. Zgłębianie tajemnic matematyki i fizyki nie leży w naturze dzieci. Za to zabawa, śmiech, psoty, jak najbardziej. Sam jeszcze w liceum, zamiast słuchać pani od biologii, zajmowałem się raczej podnoszeniem ręki zamyślonego kolegi, gdy nauczycielka zadawała jakieś pytanie. Bo to grupa rówieśnicza jest w pewnym wieku najważniejsza i najbardziej atrakcyjna. Dlatego niektórzy mówią, że w szkole proces wychowania przebiega przez 10 minut, po których zawsze jest 45 minut przerwy. Kiedy w podstawówce moja nauczycielka od chemii nazwała mnie głąbem, zostałem bohaterem klasy. Wszyscy mi gratulowali. Ale kiedy ta sama nauczycielka poprosiła mojego kumpla, żeby mi wytłumaczył chemiczne zagwozdki, i kiedy ten powiedział, że jestem kretynem, to wtedy pomyślałem, że może ja naprawdę jestem kretynem i zacząłem się uczyć. No właśnie, jako pedagodzy powinniśmy sprawiać, by poszczególni uczniowie byli jak najbardziej potrzebni swojej grupie rówieśniczej. Młodzieńczy żywioł musi pracować dla nas, albo nas zniszczy. Uprawiałem piękny i niesamowicie trudny zawód. Przeczytałem mnóstwo książek i wciąż nic nie wiedziałem. Jakże może być inaczej, skoro pedagogika to taka nauka, która zatrzymuje się tam, gdzie pojawia się najwięcej pytań. Czytam, że nauczyciel powinien indywidualizować pracę z uczniem. No i co? Wiadomo, że powinien. Nie wiadomo tylko jak. No bo stań sobie, człowieku, przed tą 30-osobową klasą i indywidualizuj. Powodzenia. Aha. No i przy tym lekcje powinny być atrakcyjne. No pewnie, ale jak wygrać z tym, co oferuje internet, telewizja? Nawet teledyski są coraz krótsze, a pracuje nad nimi mnóstwo ludzi z piekielnie dużymi budżetami i biustami. Po to tylko, by na kilka minut przykuć uwagę odbiorcy. A taki nauczyciel? Ma 45 minut i nie ma kasy na efekty specjalne. Jak więc może uatrakcyjnić swoje lekcje? Odkręcić własną głowę i turlać po ziemi? Zaprosić dwie nagie dziewice? Co jeszcze może zrobić, żeby dzieci uważały? Przyjść na zajęcia w bryczasach i z pejczem? Po piątej lekcji uczeń powie: o Jezu, znowu facet wkłada głowę do paszczy lwa. Jakie to nudne. Można się zabić tasakiem. Taki life. Jako nauczyciele stykamy się z ciągłą dewaluacją metod. A może uznać, że szkoła jest po prostu nudna? Czyli tym samym świetnie przygotowuje do życia. Bo w szkole jak w życiu. Rzeczy fascynujące zdarzają się tylko od czasu do czasu. Resztę wypełniają przyziemne i nudne obowiązki. Część z moich uczniów będzie kiedyś wspaniałymi, mądrymi ludźmi, naukowcami, lekarzami, menadżerami, muzykami. Jestem o tym przekonany. Ale zawsze warto pamiętać, że granie na pianinie też na początku jest nudne. Zanim człowiek osiągnie zamierzony efekt, potrzebuje wielu lat systematycznych ćwiczeń i samodyscypliny. Tymczasem znakomity odsetek uczniów całą swoją inteligencję wysila na to, żeby się niczego nie nauczyć. A przecież nie powiem im, że muszą pracować systematycznie, że ja wiem, bo jestem starszy, mam doświadczenie, oleją mnie. Mają czas, chcą żyć, popełniać błędy, a przyszłość? Chodzi o to, że jakoś to będzie.